Zapraszamy na niezwykłą podróż do magicznego świata leśnej edukacji. W tym odcinku Alfabetu Lasu dowiemy się, dlaczego nauka o lesie jest ważna. Przed nami zajęcia pełne przygód. Odwiedzimy interesujące miejsca, spędzimy niezapomniane chwile w koronach drzew. Zostańcie z nami, bo mamy dla Was kilka cennych wskazówek. Prosto z lasu. Cześć, tu Janek. Zapraszam Was dzisiaj do leśnej szkoły. Specjalnie dla Was przycisnąłem się przez tą dziurkę od klucza, żeby zajrzeć, co znajduje się w leśnej lasie. Jesteśmy w leśnym ogrodzie botanicznym Marszewo, który znajduje się w Gdyni. Leśny, ponieważ nie spotkamy tu rododendronów czy kolekcji egzotycznych kwiatów. Raczej zobaczymy zwykłe rośliny, które na co dzień można spotkać w lesie. A po co leśnicy zajmują się takim leśnym ogrodem? Chcieliśmy mieć fajne miejsce do rozmawiania z ludźmi, z mieszkańcami Trójmiasta o tym, że korzystamy z lasu, z przyrody od zawsze, bo taką centralną na przykład tutaj kolekcją są rośliny jadalne i lecznicze, czyli takie, które na przykład podagrycznik, który dzisiaj jest jakimś strasznym chwastem, nie wiem, czy ktoś go wyrywał. Ja owszem, nie sposób go wytępić, a w średniowieczu on robił jeszcze za dodatek czy główne danie sałatkowe, tak? I od zawsze, gdyby z tej przyrody korzystaliśmy i chcemy o tym w tym naszym ogrodzie opowiadać, że od zawsze korzystaliśmy z przyrody i robimy to. W centrum edukacyjnym prowadzone są zajęcia dla najmłodszych, oczywiście z wykorzystaniem drewna. Leśnicy wprowadzają dzieci w ten magiczny świat wszystkimi zmysłami. Tu dosłownie można poczuć smak i zapach drewna. Uczestnicy zajęć pobudzają swoją wyobraźnię, a także ćwiczą koordynację. Wbijają małe gwoździe w drewno i wykorzystują przygotowane wcześniej elementy do złożenia drewnianej zabawki. Oczywiście sami wyszukują odpowiednich drewnianych krążków, które ukryte są w tej wiórowej górze. Te dzieci, mówiąc szczerze, one w zasadzie wiedzą, że to tak kiedyś było, bo wszystkie te dzieci mniej lub bardziej grają w Minecrafta. Tam pierwszą rzecz, którą te dzieci robią, to ścinają drzewa, żeby z nich sobie zbudować schronienie. Ścinają drzewa także po to, żeby zupełnie jak 300 lat temu na przykład wyrabiać węgiel drzewny. Bo kiedyś węgla drzewnego nie używano do pieczenia kiełbasek, tylko do wytapiania żelaza i szkła. I te dzieciaki w tej grze to robią na co dzień, tylko jak gdyby im się to nie zupełnie skleja z tym realnym życiem, że one no pytają, dlaczego się wycina drzewa, tak? Bo mają troszeczkę jak gdyby tutaj takie sprzeczne informacje, że nie wolno wycinać drzew, bo drzewa produkują tlen. No, a z drugiej strony widzą, że one są wycinane, więc pytają, dlaczego się je wycina. A wycina się z bardzo prostych powodów, bo chcemy właśnie otaczać się drewnianymi przedmiotami, żyć w sposób ekologiczny i korzystać z tego drewna. Po tak kreatywnie spędzonym czasie punktem obowiązkowym jest spacer po leśnych szlakach, które otaczają leśny ogród botaniczny. Przeciskamy się przez dziurkę od klucza i wchodzimy do świata Alicji z zaczarowanego lasu. Podczas spaceru można zobaczyć świat w makro i mikroskali, a także poznać liczne ciekawostki. Szlak Alicji jest przygotowany na spacer połączony z zabawą. Tu można puścić wodze fantazji, a także skorzystać z przygotowanych miejsc piknikowych. Kolejną ciekawą trasą spacerową jest szlak korzeni. Po drodze można zajrzeć do kilku chatek z wystawami tematycznymi. Wracając na teren leśnego ogrodu botanicznego, warto przespacerować się po arboretum i zobaczyć wydzielone tereny z kolekcjami roślin. Z Gdyni przenosimy się na Kociewie. Tu nad jeziorem Bożechowskim znajduje się leśny ogród dendrologiczny.
Arboretum Wirty. Najstarszy leśny ogród botaniczny w Polsce. Najstarszy leśny dlatego, że został założony i prowadzony do dnia dzisiejszego przez leśników. Moc atrakcji, dużo ciekawych rzeczy. Nasze arboretum pełni różne funkcje. Funkcję naukową, funkcję edukacyjną, ale również funkcję turystyczną. Warto nas odwiedzić, bardzo dużo atrakcji, chociażby jak ta za moimi plecami, orzech pośredni Wirty. Jedyne drzewo w naszym kraju takie. Nigdzie Państwo więcej go nie spotkacie. Dużo ciekawostek. Warto nas odwiedzić o różnych porach roku. Najciekawiej jest zdecydowanie w drugiej połowie maja, kiedy wszystko kwitnie, kiedy jest bardzo kolorowo. Obszar Arboretum Wirty jest bardzo rozległy. Zajmuje około 70 hektarów i składa się z dwóch części – parkowej i leśnej. Nad całością czuwają pomorscy leśnicy. W arboretum można spędzić bardzo miło czas, można spędzić go w formie piknikowej, można skorzystać z naszych trawników, kocyk, kosz piknikowy, bardzo miło. Można również przyjść do nas swoim czworonożnym przyjacielem, mamy bardzo fajny plac zabaw, gdzie dzieci bardzo chętnie z niego korzystają. Nasze arboretum ma też nową część, którą warto też zobaczyć, są tam takie bardzo ciekawe kładki po bagnach, gdzie można podziwiać roślinność bagienną, ale też mamy bardzo dużo ciekawych egzemplarzy drzew, krzewów, między innymi gruszki na wierzbie, taka botaniczna niespodzianka. Mamy drzewo o dwóch rodzajach liści, czyli grab pospolity, odmiana dębolista, na którym są i liście i grabu, i dębu, i szereg innych ciekawych rzeczy, które warto zobaczyć. Na zdobywanie wiedzy o przyrodzie i spacer na łonie natury nigdy nie ma złej pogody. Dlatego warto do lasu przyjść o każdej porze roku. Jesteśmy w rezerwacie Kadyński Las. Ten rezerwat został specjalnie udostępniony do ruchu turystycznego. I właśnie dzięki temu mogliśmy tutaj zbudować całą infrastrukturę edukacyjną. W tym celu razem z Parkiem Krajobrazowym Wysoczyzny Elbląskiej zaprojektowaliśmy te piękne schody oraz wiele tablic i wiat edukacyjnych. Dodatkową atrakcją tego miejsca jest to, że na samym wejściu możemy spotkać piękny dąb Barzyńskiego, najgrubszy i najstarszy dąb w Polsce. Rezerwaty, ale też inne ciekawe miejsca są udostępniane w całej Polsce przez leśników na najróżniejszy sposób. Między innymi poprzez tworzenie właśnie takich ścieżek edukacyjnych, przy których można miło i interesująco spędzić czas. Ścieżka przyrodniczo-historyczna Kadyński Las prowadzi zboczem klasztornej góry, wznoszącej się ponad Kadynami. Na jej szczycie znajduje się klasztor ojców franciszkanów, a także punkt widokowy z przepięknym otwarciem na Dolinę Ceglanego Potoku, cegielnie, zalewy wiślane oraz mierzeje. Edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych wpisana jest w DNA leśników. Upowszechniają oni wiedzę o środowisku leśnym i zrównoważonej leśnej gospodarce. Aby poznać i zrozumieć las, nie wystarczy o nim czytać czy oglądać na fotografiach. Trzeba go zobaczyć na własne oczy, dotknąć i posłuchać. Dlatego tak ważne jest prowadzenie edukacji w terenie. Okazuje się, że nauka jednak idzie w las. Mi takie zielone, leśne klasy bardzo się podobają. Zapraszam Was do kolejnego odcinka Alfabetu Lasu.